Pojawiam się i znikam. Jesteś gotowy do regat, Kicku? Kicku? Wow, ale świetna łódka. A, dziękuję. Muszę pokonać Filipa. Patrz. Zrobiłem większy żagiel, żeby płynęła jeszcze szybciej. Cześć, Rosie. Przyszedłem wygrać regaty. Znowu. Tym razem może ci się nie udać. Kicek zrobił fantastyczną łódkę. Serio? Pokaż. To tajne. Nigdy nie pokona mojej. Ja zawsze wygrywam. Regaty zaczynają się za 2 godziny. Pójdę już przygotować metę. Cześć, Rosie. Chcesz zobaczyć moją magiczną sztuczkę? Tak, ale najpierw udekoruję dębiaka. Będzie rozdawał nagrody zwycięzcom. Jemu też mogę pokazać sztuczkę. Dębiaku, masz dobry humor. Przyjechał mój znajomy figlarz. Nikogo nie widzę. Na pewno już tutaj jest. Tak, dzióbku, na pewno. Tylko że on ma specjalne właściwości. Ha, założę się, że nie ma zielonego pojęcia o czarach. Chcesz zobaczyć moją sztuczkę? Czyli gdzie jest figlarz? O, tu przy mnie. Prawda, kolego? Jasne! To łaskocze! Super! To czary! Co? Dlaczego tak się patrzysz? Co? Jak on to zrobił? Figlarz to kameleon. Kameleony mogą zmieniać kolor, kiedy tylko chcą. Dzięki temu łatwo się kryją. Uwielbiam czarowanie. To nie są czary, tylko właściwości kameleonów. Ja też chcę znikać tak jak ty. Z tymi jaskrawymi piórami to będzie trudne. Nie znikniesz tak łatwo. Oczywiście, że zniknę. Poczekaj. Kicek nigdy nie zbuduje czegoś takiego jak to. Dziękuję za pomoc. To najlepsza łódka, jaką miałam. Cześć, Bruno. Cześć, Filipie. Olu, założę się, że twoja łódka jest kiepska. W zasadzie jest chyba szybsza od twojej. Chodźmy, przetestujemy ją. Muszę ją zobaczyć. Chcę się upewnić, że wygram. Gotowe. Bardzo się cieszę. O, cześć, dzióbku. Dlaczego masz na sobie krzak? Jestem przebrany, jak figlarz. No nie zupełnie. Gdy ja się schowam, nikt mnie nie widzi. O, to nie fair. Dzióbku. Regaty zaraz się zaczną. O, nie podglądaj. Gdybym mógł ją zobaczyć. Co ci się stało? Myślałem, że umiem czarować, ale kolega dębiaka potrafi znikać, a ja nie. Serio? To kameleon. Mógłby siedzieć obok ciebie, a i tak byś tego nie wiedział. Wszyscy myślą, że on jest wyjątkowy. A ja... Nie. Filipie? Wow! Psst! Figlarzu! Jestem Filip! Chciałbym, żebyś coś dla mnie wyśledził. To zabawa? Nie! To bardzo ważne! Razem moglibyśmy wygrać regaty. Jestem do usług! Chodźmy! We'll be right back.
Bardzo śmieszne. No i? Jakie one są? Łódka Kicka miała coś okrągłego. Jak to się nazywa? Balon. Właśnie. A ta Oli kłapała. Znaczy, miała klapy. I co jeszcze? Nie zauważyłem, bo zająłem się super tajną misją. O, klapy i balon. Da się zrobić. Pomyślmy. Najpierw pozbędę się tego. Dzióbku? O, widzisz mnie, prawda? Wiesz, ja zawsze chciałem być wyjątkowy. Przecież jesteś wyjątkowy. Ale nie, jeśli chodzi o czary. Sztuczka figlarza jest dużo lepsza od mojej. Może figlarz pomoże ci w czarowaniu. Chodź, powiem ci po drodze. Zaraz zaczną się regaty. Nie! Filipie? Czy to twoja łódka? Co się stało? Bałem się, że nie wygram, więc ją zmieniłem na to. Chyba się poddam. Musisz spróbować. To ważniejsze niż wygrana. Pewnie masz rację. Ale ja tak bardzo chciałem wygrać. Figlarzu, mam dla ciebie bardzo ważne zadanie. Dla Dzióbka też. Do startu, gotowi! O nie! Dalej! Hurra! Wygrywam! O nie! Utknęła! Patrz! Wygrywamy! Teraz zatonie. Bez sensu. Filipie, patrz. Ha, znowu wygrywam. A, tak jakby. O, patrzcie, złączyły się. Łódki odlatują. Złapie, Bruno. Za wysoko. Nikt ich nie dosięgnie. Dosięgnie. Goni je, Dzióbku. Hurra! Zanim wręczę nagrodę zwycięzcy, chciałbym wspomnieć kogoś wyjątkowego. Wszyscy wiemy, kto tu jest wyjątkowy. Dzióbka! Bez jego pomocy nie byłoby łódek do zakończenia regat. O, to nic takiego, naprawdę. A co do nagrody, otrzymują ją wszyscy. Hurra! Co ci się stało? Oszukiwałem. Wysłałem figlarza na przeszpiegi. Nie zasługuje na nagrodę. Oszukiwanie jest złe. Ale łódka Filipa pomogła naszym łódkom. Każdy popełnia błędy, ale nie każdy potrafi się do nich przyznać. Chcemy, żeby Filip dostał nagrodę, prawda? Tak! A teraz pora na wyjątkową sztuczkę. Panie i panowie, widzicie, że kapelusz jest pusty? Abrakadabra! Ta-da! Nie widać mnie! Jestem Kameleo Królikiem! Gdzie się podziałeś? Tutaj! Patrz! Nie zniknąłem! Faktycznie! Rosie! Myślisz, że figlarz zna też inne sztuczki? Zapytasz go o to jutro, jeśli go znajdziesz. Głos natury.
Zgadnij, kim jestem. Kuj, kuj, kuj. O, zardzewiałe koło? Nie. Kuj, kuj, kuj. Udajesz, że płaczesz? Nie. No dalej, Dziubek. Jesteś świetny w tą grę. Powiedz, kogo udaje Bruno. Dzióbku. Squeak, squeak, squeak. O, udaje mysz. Tak, brawo, Dzióbku. Teraz twoja kolej. Udajesz ptaka. O, to łatwe. A co robi ten ptak? Ten ptak migruje, tak jak inni jego ptasi przyjaciele. Migruje? O, migrowanie jest wtedy, kiedy my, ptaki, odlatujemy do odległych miejsc. To jak wielkie, długie wakacje. Możemy brodzić w morzu, bawić się w piasku i jeść wymyślne owoce z drzew. Brzmi wspaniale. Wow! O, opowiedz nam więcej, Dzióbku! O, spójrzcie, to moja przyjaciółka Tasia! Może i my migrujemy? Nie sądzę, że my możemy. To ptasi przywilej. Ale ty musisz z nami wyruszyć, Dzióbku! Migrowanie mamy we krwi! Ja wiem! Ale co z moimi przyjaciółmi? Zrozumieją. Pomyśl, jaką wspaniałą zabawę stracisz, jak nie polecisz. Pip, pip, pip. Zgadnijcie, kim jestem. Cóż, jesteś oczywiście myszą. Ty, to nie jest mysz, tylko Bruno, który udaje, że jest myszą. Bardzo śmieszne, Kicku. Idziesz się pobawić? Nie mogę. Mam coś do zrobienia. Dzióbku, wszystko w porządku? Co się stało, Rosie? Myślę, że Dziubek może nas opuścić. Chyba ma zamiar migrować. Nie może nas opuścić! Kto mnie będzie budził codziennie wczesnym rankiem? I co z jego magią? Cóż, jest tylko jedno rozwiązanie. Musimy przekonać Dziubka, żeby tutaj został. Jak? Okej. Oto co zamierzamy zrobić. O, co mam robić? Naprawdę chcę migrować, ale już tęsknię za przyjaciółmi. Trochę w lewo. Trochę w prawo. Góra, góra. Ups, za daleko. On cusie. O, dokładnie. Czy wszystko jest gotowe? Tak. Czas na operację. Egzotyczne wakacje. Tutaj jesteś, Dziubku. Prawie przegapiłeś swój lot. Mój lot? Z resztą ptaków? Nie. Dziś będziesz podróżował liniami Filipa. Tędy, proszę pana. Dokąd się wybieram? Zobaczysz. Proszę zapiąć pasy i przygotować się do startu. Ale to jest plac zabaw. Jestem tutaj codziennie. Nie tak jak tym razem. Rozejrzyj się. Witamy na Dziubaskowej plaży. Wow, to jest najlepsza plaża na świecie. Auć. Ups, wybacz, Dziubku. To nie powinno było się wydarzyć. O, spójrz, idą napoje. Dobra robota, Kicku. To znaczy kelnerze. O,
Przepraszam za to, Dzióbku. Może położysz się i zrelaksujesz? A Kicek przyniesie ci następny koktajl. To miłe. Bardzo miłe. Oczka zmruż, ptaszku już, po męczącym długim dniu. Pozwól do snu pokołysać się. W łóżek Bruno? Pustym, nie! Oprysz się. Nie! Dzióbek? Dzióbku! Już jesteśmy, Dzióbku! Nic się nie stało? Nic nie idzie zgodnie z naszym planem. Musimy szybko coś zrobić, bo inaczej stracimy Dzióbka na dobre. Przepraszam, że wyrzuciłem cię z hamaka. Nic ci nie jest, Dzióbku? Tak, nic mi nie jest. To znaczy... naprawdę nie wiem, czuję lekkie zawroty. O, to sprawi, że poczujesz się lepiej? O, dziękuję. Tylko sobie tu usiądę. Ale Dzióbku, to jeszcze nie koniec wakacji. Nie koniec? Proszę pozostać na swoich miejscach i dokładnie zapiąć pasy. Po twojej prawej stronie jest domek, gdzie możesz przeżyć fantastyczne przygody. O, jesteśmy już na miejscu! Z lewej strony zobaczysz Zofię, egzotyczny cedr. Pozdrowienia! Musiałbyś przebyć długą drogę, żeby zobaczyć taki widok jak Zofia, a ona jest właśnie tutaj. Oto piękne brzmienie moich talerzy. Podoba mi się to. Jesteśmy na miejscu? Jeszcze nie. Muszę popchnąć cię na wzgórze. To jest naprawdę ciężkie. Pozwól, pomogę ci. A tutaj można zjeść egzotyczne owoce prosto z drzewa. Rosie. Pomocy! Pomocy! O nie! Dzióbku, nic ci nie jest? Przepraszam za wyboistą podróż, Dzióbku. Było szybko. Chodź, Dzióbku, już czas ruszać. O, on nas opuszcza. Pa, Dzióbku. Bez Dzióbka to już nie będzie tak samo. Nie będzie już tak kolorowo. Ani tak magicznie. Naprawdę mi przykro, kochani. Zrobiliśmy wszystko. To tylko ja. Dzióbku! Myśleliśmy, że już odleciałeś. Co? Ha, ha, ha. Zostawić to wszystko? Gdzie indziej mógłbym przeżyć takie przygody z takimi przyjaciółmi? Nie ma innego miejsca, w którym wolałbym być. To jest doskonały cel naszej podróży. Prawda, ptaszki? Zaprosiłam je, żeby zostały tu na trochę. Witam wszystkich w moim domu. Cały Dzióbek! O, jaka szkoda, że skrzydła samolotu odpadły. Wydaje mi się, że też chciałbym podróżować w dalekie miejsce. O, a gdzie chciałbyś się wybrać, Kicku? A cóż, to musiałoby być miejsce, gdzie mógłbym mieć mnóstwo zabawy. O, i musiałoby być też tam coś do jedzenia. Jestem głodomorkiem, wiesz przecież. Wiem, gdzie ja bym się wybrał. Do domku! Na herbatkę!